Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z cyklu Poznaj swoje. Położona po północno-wschodniej stronie Tarnowa, największa miejscowość gminy Tarnów, a obecnie jedna z 20 najludniejszych w kraju. Zamieszkuje ją około 6 tysięcy osób. Miejscowość ta ciągnie się aż przez 20 km. Dwa sołectwa, dwie parafie, a jedna wieś. Dzieje jej są dość późne, jeśli chodzi o dane historyczne, ale pierwsze ślady człowieka na tym terenie pochodzą już z okresu mezolitu, czyli środkowej epoki kamienia. To jest okres od 11 do 7 tysięcy lat przed naszą erą. Wola Rzymzińska przez długi okres na swoim terenie nie miała kościoła. W wieku XIX powstawały kaplice. Pojawiły się trzy kaplice kubaturowe. Jedną z najbardziej okazałych jest cmentarna kaplica murowana, ufundowana przez mieszkańca wsi Józefa Załuchę. Początki są jej dosyć niejasne i nie ma dokumentów na temat jej powstania, ale jak świadczy o tym jej architektura, nawet układ cegieł kowadełkowy w murze, przypuszczać można, że była ona wybudowana razem z kościołem w tym samym czasie. W Woli Rzymzińskiej znajduje się również najstarsza kapliczka słupowa świętego Jana z 1869 roku. Ludzie mający potrzeby religijne gromadzili się na nabożeństwa. Czasem też przyjeżdżał wikariusz ze Skrzeszowa. Najstarsza z tych kapliczek była ufundowana przez rodzinę Kołodziejów. Kapliczka słupowa znajduje się niedaleko kościoła. Ważnym elementem rozwoju Woli Rzymzińskiej była budowa linii kolejowych otwartych 20 lutego 1856 roku. Do roku 1860 linie zostały rozbudowane aż do Lwowa. Pierwszym pociągiem miał przejechać jakoby cesarz Franciszek Józef I, z tym, że prawdopodobnie nie był to pierwszy przejazd, ale jak piszą o tym w tarnowskim czasopiśmie Pogoń, 15 września w 1886 roku rzeczywiście cesarz jechał, wracając z manewrów w Galicji Wschodniej, tędy do Wiednia, i na całą, wzdłuż całych torów ustawiła się parafia skrzeszowska, łącznie z mieszkańcami Woli, ze sztandarami, z peretronami, witając cesarza, no i marząc o tym, żeby chociaż zobaczyć przez okienko pociągu. Wiek XX to bujny rozwój miejscowości. W 1901 roku Adam Nosal, jeden z pierwszych mieszkańców Woli Rzymzińskiej, zaproponował budowę kościoła, przeznaczając na to 2000 koron. W 1903 roku kościół tutaj został postawiony w stylu gotyckim. Jest zachowana jego fotografia. W kościele tym ustawiono ołtarz z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bo pod tym wezwaniem właśnie był kościół, fundowany przez rodzinę Nosalów, i ten obraz do tej pory znajduje się w głównym ołtarzu. Ksiądz Józef Stabrawa zaproponował budowę nowego kościoła. Do roku 1918 powstała część wschodnia, czyli prezbiterium i transept. Później na 3 lata budowa została przerwana i dopiero z przyjściem tutaj do wikarii księdza Władysława Kowalczyka rozpoczęto budowę drugiej części kościoła, części zachodniej. Trwała ona dość długo, bo aż do roku 1934. Wtedy powstały piękne neogotyckie ołtarze i ambona wyrzeźbione przez Stanisława Kozioła. Kościół był dwukrotnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Spadło tu gdzieś w okolicy bomby, które wytłukły część witraży i uszkodziły dach. Także odbudowa trwała aż do roku 1950. Wtedy też w czasie tego remontu powstała polichromia kościoła obecna, namalowana przez tarnowskiego artystę Jakuba Beresia. W 1911 roku w centrum miejscowości powstał cmentarz parafialny, na którym pochowano cichego, 17-letniego bohatera. Chłopca, który oddał swoje życie za życie innych. Nie ujawniając tajemnicy, zginął z rąk gestapo. Skatowany został, rozstrzelany i na drugi, trzeci dzień pochowany tu, na tym miejscu. Postawa tego dziecka, 17-latka, jest postawą wybitną. To jest heroizm w najczystszej postaci. Pomnik jest pomnikiem, książka jest książką, a on powinien zostać w ludzkiej pamięci, ludzkiej, żeby o takich dzieciach mówiło się w szkole, bo historia, w której nie ma naszych ojców, naszych dziadków, to jest jałowa historia. Wola Rzymzińska to również miejsca pamięci narodowej. Jednym z nich jest cmentarz z I wojny światowej. Cmentarzy
które w tym czasie powstały po tej bitwie, jest bardzo wiele. Jeden z nich, numer 204, zaprojektowany przez Heinricha Scholza, znalazł się w Woli Rzędzińskiej. Jest na nim pochowanych 7 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 84 armii rosyjskiej. W centrum miejscowości znajduje się również pomnik poległych za wolność kraju. Jest to miejsce szczególne dla mieszkańców Woli Rzędzińskiej. Upamiętnione są na nim nazwiska 5 ofiar pewnej akcji gestapo. Te 5 osób, które są tutaj upamiętnione, byli to członkowie Armii Krajowej, którzy w tym czasie działali w Woli Rzędzińskiej. Pomniki, zabytki, cmentarze. Przenieśmy się teraz do współczesności. Czy w Woli Rzędzińskiej żyje się lepiej? Na co warto zwrócić uwagę? Nasze centrum, gdzie tu były góry, doliny, pokrzywy, pięknie wybudowane, tak samo mamy ośrodek zdrowia, droga do stacji, piękne osiedle powstało, była tylko ścieżka przez krzaki, mamy przedsiębiorstwa, takie jak firma Layer, baza nafta, która tam też duże dochody daje do budżetu gminy, ale i też zatrudnia dużo ludzi. Firma Layer kiedyś zatrudniała, jako była przedsiębiorstwo zakłada ceramiki budowlanej, około 700 ludzi. Rolnictwo już jest w mniejszym stopniu, jest kilku takich większych gospodarzy, ale tak to jest drobniejsze, rozdrobnione. Jesteśmy już przy mieście, każdy ma dostęp do miasta. Jak wiadomo, jedynie bardzo opłacalne to gospodarstwo. Wola Rzędzińska to umuzyczniona i rozśpiewana wieś. Kultura to i chóry, kantus, który zdobywał wielkie sławy poza granicą, w kraju. Chór Campanella, który tak samo koncertował za granicą. W Polsce bardzo duże nagrody zdobywał na każdym szczeblu. Wola Rzędzińska to przede wszystkim zachowane tradycje polskiej wsi, które z dokładnością kultywują panie z koła gospodyń wiejskich. Koło gospodyń na Woli Rzędzińskiej istnieje 100 lat. Jeżeli chodzi o naszą działalność, jest ona ogromna. No po prostu mamy bardzo duże osiągnięcia. Zdobyłyśmy Grand Prix, jeżeli chodzi o dania regionalne, wolańską kurą nadziewaną. Robimy robótki, są to piękne hafty nasze, jakie widać. Robiłyśmy też pisanki, robimy też bombki na choinkę. Tradycja jest po prostu utrzymaniem tego wszystkiego. Śpiewają, haftują, no i oczywiście gotują. Koło to bowiem słynie z produktu regionalnego nazywanego siuśpaj. Nasze koło gospodyń specjalizuje się ostatnio w promowaniu zdrowej żywności, a przede wszystkim tradycyjnych dań regionalnych. Siuśpa jest to danie składające się z kaszy, ze śliwek suszonych, dosładzane miodem. Jest to danie całoroczne, gdyż na Woli Rzędzińskiej, odkąd sięga opinia, było gotowane cały rok, a najbardziej właśnie było gotowane w czasie żniw, gdyż gotuje się go bardzo krótko, szybko. Natomiast jako danie tradycyjne było podawane wśród dań wigilijnych i było stawiane obok miodownika. Siuśpaj zyskał ogromne uznanie i został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Dań Regionalnych. Wola Rzędzińska do dzisiaj tworzy bogatą historię, ale tym razem sportową. A to za sprawą Ludowego Klubu Sportowego Wolania, który powstał w 1948 roku. Swoje miejsce znaleźli również zapaleńcy pływania, bowiem od 2011 roku miejscowość może pochwalić się szkolno-rehabilitacyjnym basenem. A ci, co pragną wyrzeźbić swoje ciała, mogą skorzystać z ogólnodostępnej siłowni. Tak niedaleko, a tak urokliwie. Pomysłów na spędzenie wolnego czasu jest mnóstwo. My udowadniamy, że wycieczka za miasto przyniesie sporo atrakcji. Kończymy wędrówkę po kolejnej miejscowości z gminy Tarnów i już dziś zapraszamy na kolejny odcinek programu Poznaj Swoje.